egzaminu. Ja nie odzywam to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań, jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco, omawiamy błędy sobie na bieżąco. Egzaminator będzie omawiał błędy na koniec egzaminu. Tak? Tak. Gotowy? Tak. Wyjeżdżamy z bordu na Smutno i w prawo i zaczynamy egzamin w ruchu drogowym. No ale na powrocie też, tak? Jak była konsekwencja, jak lewy to i prawy. I tutaj to paskudne, równorzędne skrzyżowanie, na którym coraz gorsze jest widoczność, bo coraz bardziej zarastają te krzaki, czyli schodzisz nawet do jedynki. Wolno dojeżdżasz, obserwujesz prawą stronę, dlatego że tutaj bardzo szybko się pojawiają, oni przekraczają to 30 na godzinę. I jak tak za szybko dojedziemy, to w konsternację nas sprawiają. Co zrobić, tak? I w lewo pojedziemy. Ze Smutnej w ulicę Doły. Ustalamy punkt skrętu, a lustrujemy zakręt i patrzymy potem drugi raz na wyjście z zakrętu. Do końca drogi w prawo. Jak nie ma wyznaczonego, gdzie się zatrzymujemy? Tak, bardzo dobrze. Ale najpierw zatrzymanie, a potem noga. Nie zatrzymujemy motocykla nogą, tylko hamujemy. No, na to czekamy. Mamy daleko. Ojej. Pamiętać, zatrzymujemy się hamując, a nie wystawiając nogi. Będziemy skręcać w lewo. Pamiętaj, że ustaliliśmy, że moje polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań, ale jak jest inaczej, to powiem, tak? Czyli określiłem, że dopiero na skrzyżowanie z sygnalizacją w lewo. Słyszymy się? Tak, bo tu mamy wcześniej skrzyżowanie, ale ja określiłem. Popatrz na znaki, z którego pasa? Tak, środka, dokładnie. Będzie łatwiej i od razu sobie, skoro prawy pas, to do prawej, tak? Będzie bezpiecznie, jedną stronę mamy zabezpieczoną, tak, do prawej. Patrzymy na znaki. Skoro prawy wolny, popatrzmy, ale zajęty, tak? No to nie musimy, zobacz. Bo skręcają w prawo, to wolny bliżej prawej jest ten, tak? Sobie zmienimy w odpowiednim momencie, nie musimy na siłę, skoro jest zajęty. I nie jeździmy po znakach poziomu. Pamiętać, nie jeździmy po znakach poziomu. Będziemy skręcać w prawo.
drodze znaku, uwaga. Tak, pieca się zbliżała, wchodzi. Opuszcza nas pas ruchu i równorzędne skrzyżowanie, tak? Ale kierunek dlaczego nie wyłączony? I teraz ustaliliśmy, że jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej, na kolejnym skrzyżowaniu w prawo pojedziemy. Czyli tu w lewo, bo znak nam tak mówi, a na kolejnym w prawo, tak? Czyli zajmiemy pas, tak, prawy, dokładnie. I teraz przełączymy kierunek, dokładnie. Pamiętać nie tylko same lusterko, rozglądamy się. Broda do ramienia i kątem oka sprawdzamy, czy nie ma kogoś w martwym polu. Motocyklista jak ma żyć, to ma się rozglądać. To rozglądanie przed zadaniami to nie jest wymysł egzaminu po to, żeby egzamin zdać, tylko po to, żeby zakodować sobie odruch, żeby na drodze nie zginąć potem. Pamiętać o tym. Musimy się rozglądać. Idziemy, idziemy, śmiało. Słyszysz mnie? Dobra. Mówiłem, tak, dojechaliśmy uniwersytetką do Narutowicza. Będziemy jechać na wprost, tak? Tak. Oczywiście polecenie milczące, nie odzywam się. To mówię to po to, żeby ewentualnie ci, co będą oglądali film, się zorientowali, o co chodzi. Patrzymy, obserwujemy lusterka, tak? Bo dopóki nam nie zabezpieczą pleców, stoimy na jedynce, na pierwszym biegu, gotowi do odjechania. Pamiętać bardzo ważne, bo tu najczęściej motocykliści mają złe odruchy, zrzucają na luz, stoją, nie obserwują tego, co za nimi się dzieje, liczki nie wyhamuje i ich wiesz, zgniata albo w samochód wszedł, albo wiesz, ich jazdy. Dlaczego jedziemy? Zwalniamy, ale nie zatrzymujemy się, nie uszczęśliwiamy na siłę, zawracamy. Jeszcze stał na chodniku, jeszcze telefon się blasnie. Nie mamy obowiązku mu ustąpić, nie wolno tak robić. Uszczęśliwianie na siłę pieszego może skutkować jego śmiercią. Wyjdzie, a ktoś będzie cię omijał niezgodnie z przepisami i go zabije na przejściu. I broda w zakręt, tak, przy tym zawracaniu, dokładnie. Tak jak na ósemce, tak, że to wykorzystujemy. Patrzenie, zakręt i dopiero jedziemy. I będziemy na kolejnym skrzyżowaniu skręcać w lewo. Popatrz na znaki. Tak, daj mi odpowiedni pas, halo, słyszysz mnie? Daję. No. No, masz pierwszeństwo, ale ustępuję z tym przeciwka, tak? Ale co, przecież nie ma zabronione, nie ma zabronionej zmiany pasa na przejściu. Tylko nie wolno po linii ciągłej. Zgadza się? Ale żaden przepis nie mówi o tym, że na szczęście nie wolno. No. No to cię źle ktoś nauczył, dlatego że żaden przepis nie zabrania zmiany pasa na przejściu. Oczywiście, jak jest przed przejściem linia ciągła, tak? No to nie wolno przejeżdżać przez linię ciągłą, tak? Ale na przejściu wolno zmieniać. Nie ma zakazu. No to sobie
to sobie wyjaśnij. Uczymy się całe życie, także wiesz. Pamiętamy, nie odbyłam się to na wprost, chyba że znać mogę inaczej. Tak. Pamiętamy, ani jazda po drodze z pierwszeństwem, ani nakaz jazdy, jeżeli skręcamy, nie zwalnia nas z włączenia kierunkowskazu, tak? I w lewo. Popatrz na znaki, ile pasu? Dwa. Czyli lepiej z prawego, dokładnie, będzie łatwiej. Nie. Ja się właśnie nie wyprzedzam, to jest, jak mam telefon, nie? Co? Na skrzyżowaniach, to na skrzyżowaniu. No. Mogę, nie mogę, ja mam skrzyżowany. Ale co? Słuchaj, jeżeli jest to na skrzyżowaniu, może zmienić pas, nic ci nie zabrania, ale się nie zmienia, dlatego że tam się kumuluje ruch, znaczy nie zmienia się, no ogranicza się do maksimum zmiany pasa ruchu, tak, ze względu na bezpieczeństwo, tak? Ale teoretycznie możesz, jasne, jasne. Ale są te dwie zasady, tak, że jak jest kilka pasów do jazdy w tym samym kierunku, trzymam się przez skrzyżowanie swojego, za skrzyżowaniem zmieniam. Jak jest jeden pas do skrętu, to mogę wybrać dowolny, bo jadą za mną, czyli drogi nikomu nie zajeżdżam, tak? I w zależności od tego, co mamy na skrzyżowaniu, to taki wariant wybieramy, ale zmiana jest dozwolona, tylko że nie zalecana. Uważaj tam, przycisza. Tak, i od razu z prawego do prawego, tak. Ale pamiętaj, że na przejściu zmiana jest pasa i jest dozwolona. Wyprzedzanie bezpośrednio wtedy na przejściu jest zabronione, tak? Ale zmiana pasa ruchu nie jest zabroniona. Nie wolno jeździć po liniach ciągu. No tak, no na skrzyżowaniu można wyprzedzać pojazdy skręcające, tak? Lub ewentualnie, a jadących na wprost nie wolno, chyba że jest to skrzyżowanie o ruchu kierowanym, tak? To wtedy można wyprzedzać. A na takim zwykłym skrzyżowaniu jadących na wprost przez skrzyżowanie nie można wyprzedzać. Poza pojazdami bez silnika, tak? Czyli rowerami na przykład, tak? I zakładamy, że jesteśmy w porze egzaminacyjnej. Czyli między 8 a 16, tak? I to mamy nakaz jazdy na ruchownika w ulicę wschodnią. Postojowym możemy jeździć, to nie jest zabronione, tak? Tak. Czyli mogliśmy nawet wcześniej sobie tam wjechać, nie? Także zwróćmy na to uwagę następnym razem, nie? Co innego, jakby tam stały zaparkowane pojazdy, no to zjeżdżać, wjeżdżać, wyjeżdżać, no bez sensu, nie? Ale jeżeli nie ma pojazdów, to przepisy nie zabraniają jazdy po pasie postojowym, przeznaczonym na postój, do postoju pojazdu.
będziemy na skrzyżowaniu skręcać w lewo. Patrzeć po skręcie, jaka tam będzie prędkość ze wschodniej pomorską. Popatrz, strefa 30, tak, i będziemy zawracać na skrzyżowaniu o ruch okrętym. Ostrożnie, tak, pod odpowiednim kątem na te tory, nie za blisko, bo musimy ustawić się do osi jezdni, tak, czyli przeszymy się, tak, o tak, przeskoczyć sobie te tory, tak, włączyć kierunkowskaz teraz, bo to musi być przy zawracaniu, plac wolności mamy. Przy zawracaniu ustawienie na dwukierunkowej przy osi jezdni i wjazd z lewym kierunkowskazem. No tak, tak, no tu zobacz, no on sobie tu stoi, no to... Mamy tutaj wjeżdżać. Teraz musimy, tylko będziemy musieli uważać, bo ten jedzie w koło, jak będziemy zmieniać pas na prawy przed wyjazdem, tak? Na wysokości wolniej, wolniej, przepuść ten tramwaj. Na wysokości Piotrkowskiej prawy kierunkowskaz, wolniej, niech on przejedzie. Niech on przejedzie, bo musisz wyjechać, wjechać na prawy pas. A ty zobacz, za chwilę będziesz... No... Mówiłem, wolniej jedziemy. Zobacz, bo trzeba wjechać do prawej. Nie wyjeżdżamy z lewego pasa. Wjeżdżamy na prawy pas. I trzeba było wolniej pojechać, żeby przepuścić ten tramwaj. Tak, i ustawić się do prawej, na wysokości Piotrkowskiej, tam powinniśmy rozpocząć zmianę. Wyłącz kierunek. Już przy torach nie musisz jechać, bo jedziemy prosto, nic nie mówiłem, tak? Czyli możesz z powrotem wrócić na to położenie pół metra do metra od prawej. No i... Wolno, jak ustał ruch pieszych, wolno możemy tam podjechać. Wolno, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Bo się zatrzymaliśmy, jak tramwaj dojeżdżał, ustał ruch pieszych, możemy podjechać sobie, tak? I ścigamy, ścigamy. No. Bliżej prawej, bo jesteś, zobacz, tak blisko tego tramwaju, tak. No i teraz dojeżdża do przystanku, dokładnie, musimy się zatrzymać. Fajne mamy nagranie z tramwajem. Zatko, ewenement. To w Łodzi tylko. Chyba, że we Wrocławiu jest. I pamiętaj, z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak. Ale jak już ruszysz tam na tym skrzyżowaniu, to rusz, no tak jest. Żebyśmy trochę... On jedzie, nie wiem, on jedzie prosto, albo lecę w lewo, no. Zobaczymy, co on zrobi. Dobra. Rowerzystę, no. Jeden. Metro drogę, tak, śmiało. No,
tramwajowy. Bo nas zaczyna znowu dogonić. Tak, pamiętać, studzienki omijamy, dokładnie. Studzienki, znaki poziome, omijamy. To wszystko miejsca, które w przyczepności nie mają. Obserwujemy i jedziemy. Jest przejście? Nie ma. No. Nie mamy obowiązku. Mamy tylko obowiązek zachować szczególną ostrożność w takiej sytuacji. Żeby ich po prostu nie przejechać, tak? Ale jak oni staną na środku, to nie ma wymuszenia, bo obowiązku ustąpienia nie mamy. Obserwujemy tutaj przejście i okolice, tak, stoi, jedziemy, ale zwalniamy, tak, w takiej sytuacji trzeba pamiętać o tym, że zmniejszenie prędkości, nawiązanie kontaktu wzrokowego. Będziemy jechać w kierunku Warszawy. Czekamy na tablicy przeddrogowskazowej w kierunku Warszawy i jedziemy na Warszawę. Na tej głosy też będą na YouTube'a? No pewnie tak. To słychać, ja mam uchylony kask. I na Warszawę. A, chyba raz nie przejedziemy. Na Warszawę, czyli w lewo, a na rondzie Solidarności w lewo. Odświetlę i od razu tu. A. Dokładnie. Skoro 2 do skrętu, to żeby było bezpiecznie, trzymam się swojego, czyli jadę na prawo. Ale dla kierunku na wprost, dokładnie. Tam później, jak zjeżdżamy na ten pas do lewo skrętu, to kierunek lewy powinien być, tak? Pamiętać o tym. Był kierunek? Dobra, okej. Dobra, w prawo pojedziemy. No i pamiętać tutaj o tych rowerzystach. Patrzymy w prawe lusterko, nie ma rowerzystów. A później przez prawe ramię jeszcze zaglądamy, bo do przodu nie ma ich. Przez prawe ramię patrzymy, tak, dokładnie. I kierunkowskaz tutaj, przy omijaniu. Tak, bo wjechałeś tak do prawej, to pan
pamiętać o kierunku. Szukamy punktu skrętu, czyli osi na drodze poprzecznej, lustrujemy zakręt. Między innymi, czy nie ma piachu, czy ktoś nie leży, jakie znaki po prawej stronie, dojeżdżamy do punktu i skręcamy. I wzrok na wyjście z zakrętu. Rozpędzamy się do prędkości dozwolonej. Będziemy wykonywać hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Za chwilę podam. Na wysokości tego drzewa po prawej zatrzymujemy. I jak możliwe kontynuujemy. Pamiętaj tak, upewnić się, bo jesteś włączającym do ruchu. No to z prawej to ci nikt nie nabiedzie, tak? To nie musi być na prawo, na lewo. No lewa strona najważniejsza, czyli nie tylko lusterko, ale również ta broda do ramienia i kątem oka przynajmniej sprawdzić, czy ktoś tam nie nadjeżdża. Do końca drogi w prawo. Wyjeżdżaliśmy tą bramą, a będziemy wjeżdżać tamtą kolejną, czyli jedziemy tam do końca. Tak, czyli tą wyjeżdżaliśmy, a wjeżdżamy już. Nie, to masz zakaz, jest. Teraz w lewo. Tak. I my sobie jedziemy na parking, a normalnie byś jechał do Wordu prosto. Tak? Mimo, że tam jest zakaz ruchu, ale nie dotyczy pojazdu w Word. A my...